Siemanko, mam dzisiaj dla was mega hit. Nie będę zdradzał marki. Powiem tylko, że auto było od nowego, w jednych rękach, serwisowane w ASO. I teraz po przebiegu 120 tysięcy kilometrów stało się coś takiego. Tada! Tak, rzecz się zepsuła. Niektórzy już pewnie wiedzą, co to za marka. Ale ta rzecz to nie wszystko. Mamy jeszcze pobite tłoki. Tutaj widać kawałki metalu powbijane w tłok. Na pierwszym i na czwartym cylindrze. Już pomijam, że to jest wszystko napełnione olejem do fulla i ten silnik po prostu stanął dęba. Jeszcze tego nie wiem na 100%, ale na 99% są pogięte korby. Myślę, że teraz już na 100% wiecie, co to za marka. Moja ulubiona marka swoją drogą. Ale to nie wszystko, pokażę wam jeszcze coś. Pamiętajcie tylko o tym. 120 tysięcy przebiegu. Serwisowany w ASO. Nie wiem, jak to będzie widać na kamerze, ale ten wałek jest już wytarty. Widać już tutaj takie jakby słoje, po prostu warstwy materiału. Warstwy kolejnego materiału. Powiem inaczej, warstwa ta utwardzona już przetarta do tej warstwy nieutwardzonej. Czyli to skutkuje tym, że ten wałek długo by już nie pochodził. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.